Cześć. Słuchajcie, dzisiaj piekło zamarza, bo pisałem gdzieś kiedyś, że testnetami się zajmował nie będę, no ale chyba tylko krowa nie zmienia zdania, więc poklikamy sobie testnet Venom i zobaczymy, jak ten film przyjmie się na kanale, poza zwykłą wiedzą, której tutaj na pewno będzie przybywać. W ogóle dosyć śmieszna historia, bo Venom aktywny jest już chyba od 2 tygodni i oczywiście wszyscy rzucili się na niego od razu jak szczerbaty na suchary. Efekt był taki, że sieć była kompletnie zapchana, transakcje nie przechodziły, zadania nie były zaliczane i zrobienie całości trwało po kilka dobrych godzin przy rwaniu sobie włosów z głowy, a dzisiaj zrobimy sobie na lajcie dokładnie to samo, raczej poniżej pół godziny. Więc lekcja numer 1, jeżeli nie ma żadnego deadline'u ani obiecanej nagrody dla pierwszych X osób, daj sobie czas, na pewno wyjdzie ci to na dobre. Dobrym pomysłem jest też robić takie rzeczy późnym wieczorem lub jeżeli sobie możesz na to pozwolić nawet w nocy, wtedy ruch na sieci jest po prostu najmniejszy. Zanim przejdziemy do wykonywania zadań, potrzebujesz 3 rzeczy. Konta na Twitterze, portfela obsługującego sieć EVM, czyli na przykład MetaMaska, o którym nagrałem obszerny poradnik, który linkuję w prawym górnym rogu, i trochę natywnej waluty na blockchainie BSC albo Phantom na opłacenie dokładnie 2 transakcji. Ja osobiście przelałem sobie na portfel, którego będę używał, BNB o równowartości 10 centów. Powinno to w zupełności wystarczyć. Możesz przelać sobie trochę więcej dla pewności. O co w ogóle chodzi z tym Venomem? Otóż jest to blockchain na warstwie zerowej, który ma obsługiwać pierdyliard operacji na sekundę przy prawie zerowym koszcie. Uzyskali oni licencję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zebrali kupę kasy od szejków na rozwój i podobno duża część tej kwoty jest przeznaczona na airdropa. Chyba tyle powinno wam wystarczyć do chwycenia za myszkę, bo nie wydaje mi się, żeby był to etap, na którym mielibyśmy czytać white paper, który zresztą też jest na stronie. Zaczynamy od wejścia na stronę venom.network i instalujemy portfel na nasze urządzenie lub przeglądarkę. Przypinamy sobie portfel do paska, tak żeby był on zawsze widoczny, no i tworzymy nowy portfel. Akceptujemy warunki i otrzymujemy swoją 12-wyrazową frazę seed, którą oczywiście musimy zapisać i chronić przed innymi oczami niż nasze. Możemy je sobie skopiować, a najlepiej oczywiście zapisać na kartce papieru. Przechodzimy dalej i wpisujemy kilka z nich, żeby potwierdzić, że to faktycznie zrobiliśmy. Potem ustalamy hasło do naszego portfela. No i finito, portfel gotowy. Tutaj jeszcze przypomnienie, że możemy go sobie tutaj przypiąć do paska. Wracamy na stronę Venoma i klikamy na Start Testnet. Pierwsze co trzeba zrobić, to oczywiście połączyć ze stroną tutaj swój portfel. A następnie swojego Twittera. Autoryzujemy aplikację. Dajemy następnie follow-a projektowi. Robimy check. I odbieramy nasze tokeny. Wpisujemy swoje hasło. Polecam zaznaczyć te opcje na dole, żeby zostało zapamiętane. I podpisujemy transakcję. Chwilkę musimy poczekać, aż transakcja zostanie przetworzona. No i dostajemy info, że tokeny są już na portfelu. Tak jak widzicie, zostaliśmy automatycznie przekierowani do strony z zadaniami. W prawym górnym rogu widać NFT-ki, które będziemy musieli zdobyć. Widać ich w tej chwili 8, z czego dostępnych jest tak naprawdę 7. Reszta zostanie dodana po uruchomieniu następnych protokołów i będzie ich razem 18. Zjeżdżamy niżej do zadań, no i będziemy musieli je sobie po prostu po kolei wykonywać. Kolejność nie ma żadnego znaczenia, ale będę z nimi szedł po prostu tak jak leci. Pierwszy Venom. Tutaj do wykonania są tylko zadania na Twitterze. Dajemy follow-a. Robimy check, który będzie trzeba kliknąć po każdym wykonanym zadaniu. Dajemy gotowego tweeta na naszą tablicę. Po raz kolejny check. No i mintujemy swojego pierwszego NFT, potwierdzając oczywiście transakcję na portfelu.
Prawda, że śliczny. Cofamy się z powrotem do projektów. I robimy kolejne zadanie, czyli Venom Wallet. Zadanie to wysłać tokeny na podany adres, więc go sobie kopiujemy. Otwieramy portfel i klikamy send. Klejamy adres. Ja wyślę sobie tylko jeden token. No i potwierdzam transakcję. Wszystko poszło bez problemów. Klikamy OK. Jak zwykle czeka i mintujemy swojego drugiego NFT. Cofamy. No i lecimy dalej. Tym razem coś trudniejszego, czyli DEX. Na początku follow na Twitterze. Czek. I przechodzimy na stronę DEX-a. Podłączamy swój portfel. No i naszym zadaniem jest zrobić jednego swapa na dowolnym asecie. Ja proponuję zrobić dwa, bo zaliczymy sobie od razu dodatkowe akcje. Zamieniam na przykład dwa Venomy na USDT. I w drugiej transakcji zamienię sobie jeszcze jednego Venoma na W-Venoma, który za chwilę przyda nam się do czegoś innego. Klikamy na rapowanie, potwierdzamy transakcję. No i czekając w międzyczasie możemy sobie już tu zrobić czeka na stronie i wymintować NFT. No i dobra, mamy NFT, wrócimy sobie tutaj z powrotem do projektów, ja wracam na DEX-a. W międzyczasie, jak widzicie, bardzo szybko to już przeszło. No i jako dodatkowe zadanie zrobimy sobie dodanie puli płynności, więc przechodzimy na Liquidity Providing i stąd możesz albo ręcznie wybrać Add Liquidity, albo wybrać od razu z listy sobie parę, która Cię interesuje przez Open Position. Ja sobie wybiorę tę o najwyższej płynności, czyli USDT W Venom. Nie wiem czemu, ale zostaliśmy rozłączeni, więc z powrotem trzeba podłączyć. Dobra. Podłączamy się następnie do puli. No i jesteśmy w końcu gotowi do działania. Zaznaczamy sobie opcję, żeby drugi token automatycznie nam się wyliczał w puli. Wpisujemy ile chcemy wrzucić, ja tak skromnie 0,2 USDT. No i jak widzicie automatycznie nam przeliczyło na 0,8 Venoma. Klikamy Continue. Wrzucamy token do kontraktu. Jesteśmy na nowej stronie, więc musimy wpisać od nowa nasze hasło. Tutaj je też zapamiętujemy, no i klikamy na potwierdzenie transakcji. Dalej robimy to samo z drugim tokenem. I na samym końcu potwierdzamy utworzenie puli LP. Pula płynności utworzona. Zamykamy sobie to okienko i przechodzimy na farming, żeby sobie nam tą pulę płynności jeszcze zastejkować. Wybieramy pulę płynności, którą utworzyliśmy.
I tutaj w tabeleczce po prawej wybieramy, ile chcemy załadować tokenów. Ja ładuję wszystko i na ile blokujemy nasze środki w przedziale od 2 do 30 dni. Oczywiście im dłużej, tym większy boost procentowy do farmienia otrzymamy. Klikamy Deposit i potwierdzamy transakcję na portfelu. Jeżeli nic się za bardzo nie zadziało, to po prostu odświeżcie sobie stronę. No i w zasadzie to jest wszystko, co możemy zrobić na tym deksie. Wracamy do naszych zadań i przechodzimy do czwartego, czyli do bridge'a. No i tutaj przyda nam się MetaMask. Zaczynamy od followa na Twitterze. A potem dostajemy zadanie przeniesienia tokenów między blockchainami. Klikamy na strzałeczkę. No i podłączamy swoje portfele. Ten obsługujący sieć EVM, czyli w moim przypadku będzie to MetaMask. No i portfel Venoma. Następnie po lewej stronie wybieramy nasz testnet, a po prawej sieć, na której mamy tokeny na zrobienie transakcji. Tak jak mówiłem na początku filmu, ja sobie przelałem na tę okazję trochę BNB, więc zostawiam Binance Smart Chain. Wysyłamy na przykład 5 tokenów. Continue. Dajemy approval na portfelu Venoma. A na sam koniec, jak nam się to już wszystko przemieli, musimy zatwierdzić transfer na MetaMasku. Dobra, ja sobie zmienię jeszcze przy okazji gaz, żeby tyle nie płacić za transakcję, bo nawet tyle nie mam na koncie. No i dobra, udało się. Teraz robimy to w drugą stronę, więc klikamy na nowy transfer. I zamieniamy miejscami blockchainy, czyli z BSC na Venom. No i odzyskujemy nasze 5 tokenów. Zaczynamy od approvala na MetaMasku. I czekamy na potwierdzenia z sieci BSC. Chwilę to może potrwać, więc można zrobić sobie w międzyczasie czeka poprzedniego zadania. I pewnie też zrobić sobie herbatę. Więc wracamy do tego okna, no i patrzymy, co się dzieje. OK, BSC przeszło, więc dajemy jeszcze teraz approval na Venomie. No i znowu sobie chwilkę czekamy. No i dostajemy w końcu potwierdzenie, że się udało, więc zamykamy to okno. Klikamy kolejnego czeka. I odbieramy kolejnego NFT. No i dobra, cofamy do zadań. Lecimy już do piątego, czyli Venom Stake. Przechodzimy na tę stronę. I tutaj sprawa jest banalnie naprawdę prosta. Podłączamy swój portfel. Wpisujemy, ile tokenów chcemy zastejkować. Klikamy stake.
No i tak naprawdę po zatwierdzeniu transakcji to wszystko. Wracamy z powrotem do zadań, klikamy check i odbieramy NFT-ka. Dobra, szósta stacja, czyli rynek NFT. Follow na Twitterze na początek. No i przechodzimy na Oasis Gallery. Podłączamy portfel. I kupujemy sobie jakiegoś NFT. Ten wygląda całkiem fajnie. 5 Venomów. Potwierdzamy. Dobra, zakup zrobiony, więc wracamy sobie do zadań. Robimy check. No i teraz jak widzicie musimy jeszcze tego naszego NFT-ka sprzedać, więc przechodzimy na My NFTs. Klikamy na szczegóły. I put on sale. Powiedzmy, że chcemy sprzedać z powrotem za piątaka. Potwierdzamy na put on sale, zatwierdzamy na portfelu. No i czekamy na potwierdzenie transakcji. NFT wystawione, więc wracamy z powrotem do zadań. My robimy check i mintujemy NFT-ka. No i dobrnęliśmy już do ostatniej dostępnej misji. Tutaj wystarczy tylko dać followa i puścić na tablicę gotowego tweeta. Standardowo robimy check. Zgarniamy ostatniego NFT. No i cofamy się do ekranu z misjami. Jak widzicie, wszystkie mamy już wykonane, no ale został nam jeszcze jeden taki zamazany NFT, którego nie da się w tej chwili odebrać. Jest to zadanie na Venom Pulse, które jest w tej chwili nieaktywne, więc trzeba będzie tu zajrzeć od czasu do czasu, żeby sprawdzić, czy zostało przywrócone. Zresztą i tak będziemy mieli tu do wykonania jeszcze trochę zadań w przyszłości, więc możemy to też zrobić po prostu przy następnej okazji. Na pewno o kolejnych będę Was informował chociażby na Telegramie, linki do wszystkich moich mediów społecznościowych znajdziecie w opisie pod filmem. Gdyby się zdarzyło, że zabraknie Wam tokenów, możecie kliknąć sobie tutaj i zdobyć 5 Venomów odpowiadając na quiz. Pytania się akurat codziennie chyba z tego co orientuję zmieniają, także niekoniecznie będziecie mieli takie samo. A jeżeli chcecie jeszcze więcej tokenów, to podłączcie się do Discordów projektu i apek, których używaliśmy. Na Discordzie Venom Foundation jest też kanał Completed Tasks, gdzie można wrzucić screena i swój adres na dowód wykonania zadań. Nie wydaje mi się to konieczne, ale kosztuje to minutę, więc może warto ją jeszcze poświęcić, tak samo jak chociażby na krótką ocenę w dziale Feedback.
I to by było na tyle, jeżeli chodzi na razie o testowanie sieci Venom. Daj znać w komentarzach, jak poszło i czy nie miałeś żadnego problemu. Jeżeli film był pomocny, zostaw łapkę w górę i jeżeli jeszcze mnie nie obserwujesz, suba, żeby nie ominęły Cię kolejne filmy na kanale. Jeszcze raz przypominam o swoich mediach społecznościowych, linki znajdziesz w opisie pod filmem. Do następnej okazji, cześć!